W tym zadaniu musimy dopasować układ równań do rysunku. Pamiętając, że mamy na rysunku funkcje liniowe, funkcja liniowa to jest inaczej ax plus b. A to jest kierunek wykresu, a b to jest punkt przecięcia wykresu z osią o y, przepraszam. Tutaj widzimy, że ten wykres nam maleje, a ten rośnie. Jak maleje, to przecina oś y w punkcie 2, a jak rośnie, to przecina wykres w punkcie minus 1. Zauważmy w podpunkcie a, że obie a są ujemne, czyli wykresy powinny nam oba maleć i tak się nie dzieje, czyli odrzucamy. Zauważmy podpunkt c. Tutaj by musiały rosnąć, czyli to też odrzucamy. Tak. To teraz się skupmy na b i d. To tak, tutaj jak rośnie, to ma minus 2 na y. No jak rośnie, u nas jest minus 1. No to też to odpada, zostaje podpunkt d.